A więc znowu jesteśmy u Macieja i takie małe sprostowanie odnośnie ostatniego odcinka. Otóż pamiętacie tego Rometa? Wyszło na to, wypunktował mi to pewien bardzo miły człowiek, a inny miły człowiek mnie obrażał, że motorower na odcinku to jest rzeczywiście Romet 2385. A poznali to właśnie po tym, czyli po osłonie na dolot powietrza, że tak to nazwę. I to jest silnik dwubiegowy, ale mówiłem dokładniej, że to jest Romet 51. Otóż chodzi o to, że Romet 51 stoi tutaj, tylko kto ci koło ukradł, Romecie? Dlatego wzięliśmy tego, co ma dwa koła. A to można poznać, że to jest Romet 51, bo ma to puszkę. Więc takie małe, proste po prostu sprostowanie, żeby było wiadomo, że nie próbowałem oszukać nikogo w tym odcinku, ale żeby ułatwić sobie trochę życie, to żeśmy taką mało w topę walnęli. No, stało się, to się nie odstanie, ale można powiedzieć, że w jednym odcinku mówiłem dwa motory. W 1978 roku bydgoski Romet stwierdził, że potrzebny jest motorower, który będzie odpowiadał doskonale dla najmłodszych motorowerzystów. Dlatego w 1978 roku powstał i został zaprezentowany model Romet Pony, czyli nasza motorynka. Pierwsze wersje Rometa, czyli Romet Pony 50M1, wychodziły z silnikiem o pojemności 50 cm sześciennych i o zgrozo biegami w rączce. Charakteryzowały się też tym, że miały okrągły zbiornik paliwa. Produkowane były raptem przez 2 lata, od roku 78 do 1980. W roku 1980 do produkcji wszedł Romet 50M2. Była to poprawiona wersja Rometa 50M1, czyli naszej motorynki. Cechowała się ona tym, że biegi przeniesiono z kierownicy do nogi i były to już silniki Desamet 023. Pojemność pozostawała taka sama, koła 9-calowe, czyli raptem o 4 mniejsze od tych. I siodełko, które w Rometach 50M1 było takim typowo rowerowym, zastąpiono normalnym siodełkiem, takim jak możemy spotkać w Komarach albo w Kadetach. Romet 50M2 był produkowany od roku 1980 do roku 1984. Później wprowadzono kolejną modyfikację, czyli Rometa 50M3. Była to chyba najciekawsza konstrukcja, ponieważ posiadała silnik Desamet 025, czyli popularnego okrąglaka S38, który zamiast biegów typowo komarowskich, czyli w kierownicy, miał biegi w nodze, przy lewej nodze. Produkowano go od roku 84 do 89 praktycznie bez zmian, oprócz takiej zmiany jak silnik. W roku 1989 do produkcji weszła ostatnia już z poprawek naszej motorynki. Była to Pony 301. Ponownie wrócono do silnika Desamet 023 i produkowany on był już do samego końca istnienia ZZR w Bydgoszczy. Poprawiono jeszcze takie rzeczy jak rozstaw kół, zmieniono zbiornik paliwa na bardziej kanciasty, taki jak znamy z Kadetów, aby poprawić komfort jazdy i kierowania. No niestety w roku 1994 zamknięto zakłady ZZR w Bydgoszczy i w tym miejscu skończyła się tak naprawdę cała historia naszej drogiej motorynki.
którą na pewno każdy zna. Bo kto na hasło motorynka nie widzi kultowego polskiego małego motorowerka? To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Znając życie, to znowu gdzieś pierdykłem pewną gafę. No ale jestem tylko człowiekiem, a człowiek się myli. W komentarzach, jeżeli gdzieś zauważyliście, że popełniłem pewien błąd, piszcie. Dziękuję kamerzyście Maciejowi oraz za udostępnienie mi przez niego tutaj tej przezarąbistej miejscówki. Sabinie, która dała się pogłaskać. No i to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.